Cześć i czołem, witam Was na dzisiejszym odcinku z Farmers Life'a. I tak, na dzisiejszy odcinek jest plan taki, żeby odebrać zapłatę za dzika, dostarczyć bimber i zrobić wybuchową metodę, czyli tam wysadzić. Będzie naprawdę ciekawie, ale na sam pierw. Kolejna butelka się zrobiła, więc super. Idę odebrać ją. Już tutaj mi się trochę porobiło tego. I myślę, że też będę mógł zacząć od posadzenia marchewek tutaj i innych rzeczy, które muszą wyrosnąć. Tak, żeby po prostu było. Marchewki do zlecenia, tam zadania od kogoś, nawet nie pamiętam od kogo, ale są. No to tak, kosa, gdzie jest, tutaj jest i motyka. No i idziemy. W sumie nie potrzebuję jakoś zbytnio dużego tego pola, chociaż zobaczę ile rzeczy posadzę, bo może zaraz pójdę i po prostu dokupię jakiś nasion czy coś takiego. No i kopiemy tak kawałek po kawałku. To chwilę zajmie na pewno, ale no cóż no. Jak trzeba, to trzeba. Myślę, że taki kawałek polecę, może jeszcze parę tych. No, dotąd i będzie git. To sobie taki obwód zrobię. Jeżeli mi oczywiście motyki starczy, bo może być tak, że się zużyje całkowicie. Ale nie, no powinno wytrzymać. I kolejna butelka, tam widziałem, że się zrobiła, to za chwilę odbiorę. I razem z Bimberem, jak pojadę oddać Bimber, to będzie można sprzedać. Chociaż nie, w pierwszej kolejności zrobię te łowienie granatem, to od razu rybę tamtemu oddam. Bo to w jednej lokalizacji jest i ten Bimber, i rybka. Żeby dzika oddać, będę musiał do targu iść. Tam przed nagraniami dotaszczyłem dzika, więc udało się. No jeszcze kawałek został. Nie wiem, na co mi tak duże pole, ale będzie.
Dobra, to na ziemię musi iść i wrzucę od razu na stojak. To jest dobry plan. No i co teraz? Kapusty mam 3, marchewek 9. Przyda się. Trochę tego było. Dobra, jedna butelka. To sobie wody wezmę. I granat jeden. I idziemy nad jeziorko. Nadstawik, nie wiem jak to się powinno nazywać. Tak jak myślałem. Trzeba się udać, zbierzemy te ryby, może coś ciekawego było. Dobrze jest. Dwa granaty będą chcieli. No dobra. I tak, jeszcze wędkę, bo trzeba złowić tą rybę. To nie będzie takie łatwe. Co jest, kurwa? Ale mgła nagle nastała. Dobra, wędkę mam tutaj i idziemy. Kompletnie nie widzę tego spławika, ale może coś się złowi. Kurwa, zerwałem. Powoli trzeba i do celu. Jaka fajna. No i rybę mamy, więc można już chyba będzie jechać w tamtą stronę. I tak, najpierw sobie pojedziemy tutaj, zajedziemy do tartaku oddać granaty i jeszcze do PGR-u zajedziemy po
po nasiona jakieś i na sam koniec jeszcze do targu, na targ skoczymy. Po tego dzika. A więc zabieram ze sobą alkohol, który mam do sprzedania i oddania. Dwa granaty. I coś jeszcze potrzebuję? Nie. Biorę rower i jedziemy. Udało się przez środek. Wow. To jest niesamowite, że to tak ułatwia, bo nie trzeba siadać, otwierać, siadać, przejechać, siadać i zamykać jeszcze raz. To już jest to? Tak. O, i mgła nagle znikła. Niesamowite. Dobra, dajemy. Przyda się. No, miodowy będzie trzeba zrobić, ale to kiedy indziej. I pierwsze potężne pieniądze z bimbru. Wow, jestem w szoku. Myślę, że ziemniaków będzie można kupić, żeby rozsadzić. I to tyle od nich, co chcę. Teraz do Tadeusza. Ryba, pieniądze i... Co, dużą rybę będzie chciał? Tak, złowić wielką rybę. No cóż. Dobra, tych dwóch rzeczy mi brakuje. I są to rzeczy drogie. Więc jakoś będzie trzeba zarobić na nie. I no, jakoś będzie trzeba zarobić. Dobra, jedziemy do tartaku teraz. Ja na skróty pojadę. Może nie natknę się na minę. O jeleń. Fajny. Ale już mam jednego. Więc mi drugi niepotrzebny w sumie. Dobra, to ja go zostawiam. Dobra, oddajemy granaty i... Naprawdę? Jedna butelka wódki za dwa granaty, no kurczę. Jeszcze będzie trzeba 5 min zdobyć. Ech, ech, ech. Dobra, jedziemy do PGR-u. Więc tutaj może zrobię cięcie i tyle. Ostatnio gdzieś na TikToku widziałem, jak tutaj stoi kombajn, ale no u mnie nie stoi. Ciekawe dlaczego. Czy może jeszcze
nie jestem na tym etapie rozgrywki, na którym powinienem być, żeby się pojawił, czy o co tu chodzi. Ryb nie chcesz, nie chcesz. Ale filety już by wziął. Dobra, zawracam i jadę do niej. Po jakieś rzeczy, nasiona czy inne. Ty też nie chcesz. Ja pierdzielę. Co byś ty chciała? Cholera, nic co mam. Więc chyba sobie nic nie kupię, żadnych nasion. Co prawda mógłbym ziemniaki kupić, ale to jest trochę bezsensowne, żeby kupować tylko te ziemniaki. No nic. Wracamy na gospodarstwo. Tak w międzyczasie mi się przypomniało, że jeszcze tego dzika muszę odebrać, to podjadę i sprzedam mu te ryby. Imponujące poroże chcę. No dobra, no. No akurat nie mam nic do zjedzenia. Ty też nic nie masz takiego. Dobra, jeszcze Zofia. Czym mogłabym je poratować? Bochenek chleba, no dobra, no. Wezmę jeden. I mam jeszcze jeden pomysł, gdzie można skoczyć. A będzie to farma Anny. I tam się udam. Udam się tam w celu z jakichś zebrania, bardziej kupienia nasion. Więc do usłyszenia za chwilę. No i dobra, co będzie ona miała ciekawego? No ma całkiem sporo. Tytoń. Na pewno wezmę. Kapusta też wezmę trochę. No tak z 15. Kukurydzy też tak wezmę z 12. Cebuli z 10. Marchewek też trochę dokupię, bo tam 6 idzie do niej. No i myślę, że pszenicy będę mógł kupić tak 7. No dobra, trochę więcej, żeby było dla kur. No i można wrócić oficjalnie na gospodarstwo. Więc to zobaczymy, co z tego by wyrosło i czy się uda w ogóle to zasadzić, wyhodować. Biały lis, o kurcze. Mi
gdzie on się podział? Ciekawe, czy mogę go przejechać, czy to tylko działa jak jadę ciągnikiem. Albo jakąś inną maszyną. Ta. Ja się wywalę, ale mu nic nie będzie. Dobra, w drugą stronę zacznij odbijać lisie. I postaram się do niego wrócić. Może się uda i będę miał białego lisa też. Jak tak dalej pójdzie, to z pewnością. Dobra, biorę i... Akurat jest to... Ja pierdzielę. To jest białe, to jeszcze... Mgła. Nie pamiętam, kurczę, gdzie był dokładnie. Biały lis. No to dodatkowe osiągnięcie dzisiejszego odcinka. Dobra, można wracać do gospodarstwa i zacząć rozsadzanie na nowo. Dobra, jest i gospodarstwo. Oj, i ognia zabrakło. Ajajajajaj. Dobra, niech się pali.
Mam trofeum i skórę z jelenia. To będzie można kiedyś. No i zaczynamy od ziemniaków i zobaczymy, co dalej będzie. Dalej co? Tytoń można posadzić. Tytoniu jest trochę więcej niż czegokolwiek, więc to chwilę zajmie. Kapusta. Przez chwilę bałem się, że nie starczy tutaj miejsca, ale widzę teraz, że jest dobrze z miejscem i powinno wystarczyć. Cebula. Marchewka po raz kolejny. I kukurydza. Idealnie. I na tym małym kawałku mogę posiać pszenicy. Wszystko ładnie obsadzone, wszystko. Właśnie, jajka trzeba zebrać. Gdzie się podziała krowa? A tu jest, dobra. Mam nadzieję, że mi tego nie wyżro. Bo jak wyżro, to będzie ciężko. Łowca lisów albinosów. Proszę bardzo, jakie to jest ładne. Tego dzika to mogę stąd wywalić w sumie. Na tą ścianę go dam. I mięso do odłożenia. Co by było potrzebne, żeby wybudować ul? Trochę desek. Osiemnaście desek. No to wezmę 18. I w sumie dwa ule wybuduję. No i składamy ule. Mam nadzieję, że nie trzeba nigdzie kupić pszczół.
Mam jakieś kwiaty w ogóle? Jest, malwa fioletowa. Niech se rośnie. I odkładamy wszystko, co mam przy sobie aktualnie, czyli narzędzia. Wrzucę sobie tutaj tą trawę. I myślę, że można kończyć ten materiał. Jeszcze tylko sprawdzę, czy się miód wyprodukuje, bo i tak już jest wieczór praktycznie. No i prześpię się do tego następnego dnia, następnego miesiąca. Zobaczymy, co to będzie. Czy to będzie miód, czy nie. Pić chce się Kazimierzowi. No i jak na razie nie ma co zbierać, ale tutaj jest, proszę bardzo, wszystko. No i wypadałoby wypielić od razu. To się przejdę. Wszystko jeszcze tutaj. No i co, dzięki za obecność na dzisiejszym odcinku i do usłyszenia na następnym. Cześć!